Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym webinarze. Oczywiście jak zawsze zachęcamy do komentowania, zadawania pytań w trakcie tego webinarium. Można to zrobić zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie. Zachęcamy także do polubienia naszych profili w portalach społecznościowych. Będziecie Państwo wtedy na bieżąco z najświeższymi informacjami, co słychać w naszej firmie. Firmy, które nie mają jeszcze SafeStara, zachęcamy do wypróbowania wersji SafeStar Free. Jest to pełna wersja z ograniczeniami jedynie do liczby obiektów. Natomiast na przykład aplikację SafeStar Go możecie Państwo używać tutaj bez żadnego problemu, także z wersją SafeStar Free. Dziś druga część, jeśli chodzi o aplikację SafeStar Go. Więc jakby zaczynamy. Pierwsza sprawa jest to konfigurowanie i zakładanie konta przez użytkowników końcowych, czyli państwa klientów. Aby założyć konto w aplikacji SafeStar Free, należy oczywiście ściągnąć aplikację ze sklepu Google Play lub ze sklepu App Store. Aby założyć konto, potrzebujemy adres e-mail. Po uruchomieniu aplikacji klikamy opcję Utwórz konto i potrzebujemy następnych danych. Adres e-mail, oczywiście hasło, potwierdzenie hasła, imię, nazwisko, numer telefonu, akceptacja warunków, które możemy tutaj przeczytać. Klikamy Utwórz konto. Już w tym momencie możemy korzystać z aplikacji SafeStar Go, natomiast aby konto było działające i należy konto aktywować w ciągu 14 dni, klikając na link, który dostaniemy mailem. Także na szybko przy zakładaniu konta oczywiście podajemy tylko adres mailowy i to konto będzie aktywne przez 14 dni. W momencie, kiedy nie aktywujemy konta za pomocą linku, konto zostanie usunięte i należy, jeśli chcielibyśmy takie konto dalej używać, niestety musimy proces rejestracji powtórzyć jeszcze raz. Ok, także w tym momencie sobie tutaj, o, błąd autoryzacji, w tym momencie tutaj ja zaloguję się na aplikację. I będę pokazywał, jak skonfigurować poszczególne funkcjonalności w aplikacji SafeStar Go. Pierwsza rzecz to jest podłączenie obiektu od strony SafeStara. Klient zakładając aplikację posiada w momencie uruchomienia, ma czystą listę obiektów. Aby dodać obiekt do aplikacji, należy wybrać w SafeStar Go opcję Dodaj obiekty. Mam identyfikator SafeStar Go i w tym momencie należy podać identyfikator obiektu SafeStar Go token oraz opcjonalnie nazwę obiektu. Skąd taką nazwę możemy wziąć? Generujemy to w SafeStarze przy liście obiektów, wchodząc w obiekt, który mamy tutaj podpięty. Na liście obiektów dane podstawowe mamy tutaj taką całą sekcję powiązanie z aplikacją SafeStar Go. Identyfikatory SafeStar Go. Klikamy tutaj wygeneruj. W momencie, kiedy wygenerujemy taki token, mamy tutaj podanych 12 znaków, mamy informację, kto taki token wygenerował. To jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa, mamy tutaj także listę tokenów, które już kiedyś były użyte. Mamy tutaj token, który został wygenerowany przeze mnie, wykorzystany przez też użytkownika artur.dms.pl. Od razu powiem, co będzie w momencie, kiedy zrobimy tutaj opcję usuń. Jest to obiekt w SafeStar Go, ten tutaj 00001. W momencie usunięcia takiego obiektu z aplikacji SafeStar Go, w momencie, kiedy ja tutaj odświeżę, proszę bardzo, w tym momencie takiego obiektu już nie ma. Także
Usuwanie, odbieranie dostępu do aplikacji SaveStar Go trwa dosłownie 3 sekundy w momencie usunięcia takiego tokena, w momencie zalogowania się przez użytkownika do aplikacji bądź odświeżenia danych przez aplikację, taki obiekt jest usuwany. Więc tutaj, jeśli chodzi o usuwanie, nie mamy żadnego problemu, że nie wiem, ktoś ma jakiś osobny telefon, zgubił telefon, nie wiem, nie oddał telefonu pracownik i tak dalej. Ale wracamy do podpinania obiektu, czyli mamy tutaj token. Ja już tutaj sobie ten token wbiję. Mamy tutaj tak, dodaj obiekty, mam identyfikator obiektu SaveStar Go. No i tutaj muszę się C677. 0121. Nazwa obiektu, nazwijmy sobie go 0001. Test i kod użytkownika. Co to jest kod użytkownika? Kod użytkownika, który tutaj podajemy, może to być kod używany do uzbrajania i rozbrajania systemu alarmowego. Jest to kod, którym posługuje się użytkownik na co dzień, mając na przykład system powiedzmy Satel Integra, bądź system Genevo, bądź system EBS-u. To jest ten sam kod, który użytkownik podaje, wbijając na klawiaturę systemu alarmowego. Dzięki temu, używając później opcji uzbrojenia, rozbrojenia systemu w aplikacji SaveStar Go, mamy informację personalnie, który z użytkowników, jakim kodem ten system uzbroił, i te informacje zapisują się też w danych centrali alarmowej, w buforze zdarzeń centrali. No powiedzmy, że tutaj wbijemy sobie jakiś tutaj kod 4.1, obiekt dodany pomyślnie. Proszę zobaczyć, w tym momencie mamy już tutaj obiekt 0001 test, jeśli chodzi o dodawanie obiektu. Kolejną rzeczą, którą tutaj widzimy w tej sekcji SaveStar Go, jest możliwość odwoływania zdarzeń. Mamy tutaj trzy opcje. Przez każdego użytkownika aplikacji, brak możliwości odwoływania zdarzeń oraz tylko przez osoby kontaktowe. Oczywiście, jeśli nie chcemy, żeby użytkownik miał możliwość odwoływania zdarzeń, ustawiamy brak możliwości odwoływania zdarzeń. Wtedy, w momencie, kiedy będziemy mieć taki obiekt tutaj, taką opcję ustawioną, w tym momencie opcja odwołania zdarzeń nie pokaże się w systemie. Natomiast dwie kolejne opcje. Jest to opcja przez każdego użytkownika aplikacji. Zadziała to wtedy w taki sposób, jeśli sobie tutaj zapiszemy. Każdy użytkownik, jeśli wygenerujemy tutaj kilka tych tokenów, ktoś te tokeny sobie gdzieś tam użyje, to w tym momencie będziemy mieć informacje i każdy z tych użytkowników będzie mógł taki alarm odwołać. Natomiast kolejna opcja jest tutaj tylko przez osoby kontaktowe, i tak tutaj powiedzmy zostawimy, tylko przez osoby kontaktowe. Wtedy, aby osoba mogła odwoływać zdarzenia, musi być ten adres e-mail, który tutaj jest, na którym jest zarejestrowana aplikacja, podany w osobach kontaktowych przy konkretnej osobie. I w tym momencie tylko osoby, które mają wpisany tutaj adres e-mail, będą mogły odwoływać zdarzenie. Jest to bardzo wygodna opcja, ponieważ możemy z różnych powodów chcieć, aby część użytkowników mogła odwoływać zdarzenia, natomiast część miała tylko podgląd, na przykład jeśli chodzi o uzbrojenia, rozbrojenia systemu czy inne zdarzenia, natomiast żeby nie mogła odwoływać zdarzeń. Więc jakby tutaj, jeśli chodzi o odwoływanie zdarzeń, to tutaj mamy takie możliwości. Kolejna sprawa to jest podłączanie stref i sterowanie za pomocą wyjścia centrali alarmowej. Przechodzimy do zakładki strefy linie. Mamy tutaj kilka opcji.
Przede wszystkim definiujemy w SafeStarze strefy. Jeśli są to strefy Contact ID, to wystarczy, że wpiszemy tutaj numer 0102, numer strefy, wybierzemy sobie urządzenie i de facto w momencie, kiedy będziemy mieć podany kod w systemie, będziemy mieli możliwość sterowania tymi strefami. Natomiast co, jeśli będziemy chcieli sterować dowolną centralą alarmową, o czym wspomniałem w części pierwszej, to znaczy jeśli będziemy mieli na obiekcie nadajnik i starszą centralę, która nie pozwala na podpięcie bezpośrednio do chmury, tylko musimy posiłkować się na przykład wejściem centrali alarmowej jako medium sterującym, tak jakbyśmy podpinali na przykład radiolinię i pilota. Wtedy tutaj mamy opcję wyjście sterujące nadajnika, czyli mamy strefę, która się nazywa dom całość. I jako wyjście sterujące nadajnika możemy wpisać na przykład, nie wiem, tutaj mam takie, powiedzmy, dewice, momencik, ja sobie tutaj zerknę, tutaj mamy przy AI Boxie coś takiego, właśnie analityka AI Box. Jeśli mamy wyjście nadajnika, które jest tutaj, mamy tutaj jakiś nadajnik, na przykład także, powiedzmy, Genewo, i mamy wyjście podlewanie. No, akurat tak bym chciał, więc jeśli na nadajniku, który mam tutaj wpięty, mam taki nadajnik i chciałbym, żeby wyjście opisane tutaj jako podlewanie, czy na przykład jako światło, to w tym momencie ustawiamy sobie tutaj konkretne wyjście systemu tego nadajnika i będziemy mieć przy strefie powiązanie takiego właśnie wyjścia nadajnika ze strefą systemu alarmowego. Ja tutaj zapiszę to tutaj sobie jako, powiedzmy, prezentacja. Mamy tutaj światło, możemy sobie tutaj zapisać, powiedzmy, coś takiego i w tym momencie na aplikacji SafeStar Go powinno nam się za momencik pojawić jakby kolejna strefa obwodowa, strefa prezentacja i w tym momencie próba uzbrojenia, rozbrojenia takiej strefy wysteruje nam wyjście, które miałem opisane jako światło. Natomiast co tutaj jest, na co zwracam uwagę, w momencie, kiedy takie wyjście zostanie połączone ze strefą, to wyjście zniknie nam z wyjść, które mamy w SafeStar Go do podlewania. Proszę bardzo, mam tutaj lampki ogród, rolety, podlewanie, natomiast nie mam wyjścia numer 5, które jest tutaj opisane jako światło, ponieważ podłączyłem je wirtualnie tutaj do strefy linie i w tym momencie mam tutaj to wyjście. W momencie, kiedy oczywiście usuniemy sobie takie wyjście i takie powiązanie ze strefą, no to wyjście wróci nam do normalnego trybu tutaj sterowania, proszę bardzo, światło do normalnego trybu sterowania. Jest to zrobione dlatego, aby użytkownik nie miał możliwości pomylenia się czy przypadkowego uzbrojenia systemu alarmowego. OK, kolejna rzecz, którą chciałbym pokazać, jest to ustawianie stref jako stref uzbrojenia i rozbrojenia stanu obiektu. Chodzi o to, że w momencie, kiedy włączamy sobie aplikację, mamy tutaj listę obiektów, mamy tutaj napisane obiekt uzbrojony, obiekt rozbrojony i tak dalej, i tak dalej. I wiadomo, że na przykład w takim obiekcie, gdzie tutaj mamy kilka stref, jedna może być uzbrojona, druga może być rozbrojona. I tutaj jak to konfigurujemy, abyśmy na szybkim takim rzucie oka wiedzieli, czy obiekt jest uzbrojony, rozbrojony. Mianowicie wchodzimy także w strefy linie. Mamy tutaj pozaznaczone checkboxy, które jakby, jeśli zaznaczymy strefa, na wybranym urządzeniu wpływa na stan uzbrojenia obiektu. Powiedzmy, zaznaczymy sobie tutaj jedną, powiedzmy, tą strefę i w momencie, kiedy ją uzbroimy bądź rozbroimy, w tym momencie na tej liście będziemy mieć pokazane, czy obiekt jest uzbrojony, rozbrojony. W momencie zaznaczenia dwóch, trzech bądź więcej stref, dopiero za zbrojeniem wszystkich
wszystkich z tych stref, które zaznaczymy, spowoduje nam wyświetlenie na aplikacji SafeStartGo, że obiekt jest uzbrojony, odzbrojony. Do czego to możemy wykorzystać? No jeśli powiedzmy mielibyśmy, nie wiem, obiekt typu jakieś biuro, magazyn plus powiedzmy plac zewnętrzny, możemy chcieć tutaj na aplikacji SafeStartGo mieć pokazane, że obiekt jest uzbrojony wtedy, kiedy mamy uzbrojone na przykład biuro i magazyn, a powiedzmy bez placu zewnętrznego. Więc jeśli biuro, nie wiem, pracuje do godziny 15, magazyn do 18, a plac zewnętrzny jest uzbrojony powiedzmy dopiero o godzinie 22, zaznaczając sobie dwie pierwsze strefy w momencie uzbrojenia tych dwóch stref będziemy mieć dopiero informację o uzbrojeniu konkretnej strefy. Kolejna sprawa jest to ustawianie włączanie podglądów kanałów wideo. Tutaj przechodzimy na zakładkę urządzenia wideo. Mamy tutaj kilka kamer i jak widać pokazuj kamerę użytkownikom SafeStartGo. W momencie kiedy powiedzmy sobie tutaj takie opcje wyłączymy, w tym momencie użytkownik takiego obiektu jakby, proszę zobaczyć, wyłączyłem, wchodzimy sobie tutaj test i w tym momencie zamiast powiedzmy już tutaj czterech kamer mam w tym momencie dwie kamery. Także tutaj bardzo szybko działa. Praktycznie wszystkie zmiany, które są robione, są wykonywane praktycznie od razu, nie ma tutaj żadnej zwłoki, więc jakby proszę zerknąć, w tym momencie mamy w tej chwili znów jakby obraz pokazany z czterech kamer. Także tutaj jeśli chodzi o tą rzecz. Kolejna rzecz, którą chciałbym ewentualnie też omówić, jest to podłączenie aplikacji SafeStartGo jako nadajnika personalnego, czyli przycisku napadowego. W kontekście SafeStartGo możemy i tego aplikacji możemy użyć w dwóch kontekstach. Jedna rzecz jest to jako przycisk napadowy przypisany do obiektu stacjonarnego. Druga sprawa jest to przycisk napadowy przypisany do konkretnej osoby, którą powiedzmy możemy wyposażyć w aplikację, na przykład, nie wiem, dzieci, które tam wracające powiedzmy ze szkoły, wiadomo, wszystkie dzieci w tej chwili wracając trzymają w ręku smartfona, więc możemy zainstalować im aplikację SafeStartGo i używać jej jako przycisku personalnego. W jaki sposób to konfigurujemy? Mianowicie podłączamy sobie urządzenie, robimy dodaj urządzenie. I teraz jako typ urządzenia wybieramy sobie z lokalizatorów personalnych SafeStartGo. I jako identyfikator podajemy adres e-mailowy tutaj tego właśnie klienta, który miał zarejestrowane konto w SafeStartGo, czyli powiedzmy dmsi.pl. Koncentratorów i teraz możemy przypisać obiekt. A jeśli przypiszemy to do obiektu istniejącego, stacjonarnego, wtedy będziemy mieć tutaj to jako przycisk napadowy stacjonarny. Natomiast jeśli w konto obiekty założymy sobie obiekt, który będzie tutaj bez przypisanego innego nadajnika, w tym momencie będziemy mieć to jako lokalizator personalny. W momencie wysłania sygnału alarmowego zostanie także przesłana pozycja tego urządzenia. Także tutaj jeśli chodzi o ten temat, to tutaj byśmy w ten sposób możemy to zrobić. Oczywiście domyślnie przypisze się nam profil SafeStartGo. Tutaj jest kilka
predefiniowanych sygnałów, czyli na przykład odwołanie przez użytkownika SafeStartGo, alarm napadowy, przedłużenie czasu pracy przez użytkownika SafeStartGo. W tym kontekście także ustawiamy sobie tutaj na przykład, jaki ma być zdarzenie, jako na przykład odwołanie przez użytkownika SafeStartGo, czy to ma być na przykład powiadomienie, czy to ma być informacja o konkretnym priorytecie. I tutaj wkraczamy już w temat samych priorytetów i konfiguracji tego, co ma użytkownik końcowy widzieć, czyli samej konfiguracji SafeStartGo. Jak Państwo tutaj wiecie z poprzednich tutaj webinarów, SafeStartGo konfigurujemy to, co ma klient widzieć, tylko zdarzenia o wskazanych priorytetach. Mamy tutaj priorytet 5, 10, 15, tam 30, 240, 241, co oznacza, że jeśli zdarzenie będzie mieć, tak jak tutaj wcześniej pokazałem, priorytet 241, to pokaże się użytkownikowi aplikacji SafeStartGo. Jeśli będziemy mieć zdarzenie, na przykład brak łączności, ono będzie mieć priorytet 150. Jeśli nie będzie go na tej liście, to w tym momencie takie zdarzenie się nie pojawi. Możemy oczywiście zrobić to w drugą stronę, to znaczy pokazać wszystko z wyjątkiem wskazanych priorytetów i wtedy klient w aplikacji SafeStartGo będzie widział wszystkie zdarzenia, z wyjątkiem oczywiście tych, których my nie chcemy mu pokazać. To już wybór pozostawiam Państwu. Jest to, jak widać, dosyć jakby dobrowolna sprawa. Chciałbym jeszcze pokazać jeszcze jedną rzecz, mianowicie możliwość udostępniania konkretnego obiektu przez użytkownika aplikacji z pracownikom, na przykład swoim pracownikom, rodzinie, czy komuś tutaj zaufanemu, bez jakby możliwości czy bez angażowania stacji monitorowania. Mamy tutaj, powiedzmy, obiekt, tutaj pod tutaj kołem zębatym mamy możliwość udostępniania takiego obiektu. Podajemy tutaj adres e-mail osoby, którą generalnie chcielibyśmy zaprosić. Klikamy wyślij zaproszenie, osoba dostaje link do aplikacji plus to, żeby taka osoba mogła widzieć wtedy ten obiekt. Tutaj poniżej widzimy, że już mamy wysłane zaproszenie, wysłane i zaakceptowane. Polega to wtedy na tym, że taka osoba, mając aplikację SafeStartGo, nie musi dostawać tokena generowanego przez stację monitorowania. Jeśli chcemy takiej osobie zabrać dostęp, wtedy oczywiście tutaj klikamy na przykład zakończ udostępnianie i w tym momencie takiej osobie takie zaproszenie jakby zostaje anulowane i w tym momencie takiej osobie, która zaloguje się do SafeStartGo, ten obiekt, który chcielibyśmy udostępnić, już się nie pokaże. Co ważne, ta osoba, mając udostępniony obiekt przez użytkownika SafeStartGo, nie może udostępnić go dalej. Czyli generalnie, jeśli na przykład udostępnimy token ze stacji monitorowania dla właściciela firmy, właściciel będzie chciał udostępnić to pracownikom, może zrobić to w taki właśnie sposób, zabierać ten dostęp też dokładnie w taki sposób właśnie może, jak przed momentem pokazałem. Oczywiście działają tutaj też wtedy wszelkie opcje, jeśli chodzi o odwoływanie zdarzeń, czyli możemy ustawić sobie ten system w taki sposób, że tylko właściciel będzie mógł odwoływać zdarzenie, natomiast pracownicy będą mogli jedynie go tutaj oglądać stany obiektów. To chyba tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o konfigurację SafeStartGo. Oczywiście na koniec przypominamy o wersji SafeStart Free, gdzie możecie Państwo bezpłatnie przetestować funkcjonalność systemu. No i oczywiście, cóż, do zobaczenia na kolejnym webinarze. Dziękuję bardzo.